Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 72. odcinek Zarychty na solo. Ostatnia drużyna w ramach zapowiedzi sezonu 18-19, czyli San Antonio Spurs. San Antonio Spurs, którzy wchodzą w zupełnie nową erę. Erę pozbawioną kogokolwiek z tercetu Duncan, Ginobili, Parker, czyli tercetu, z którego przynajmniej jeden zawodnik występował od 1997 roku, czyli ponad 20 lat. No i ci Spurs pierwszy raz od tego czasu myślę, że mogą poważnie zastanawiać się, czy wejdą do playoffów. Chociaż z drugiej strony, mając takich graczy i takiego trenera, no to szanse są spore. No ale oczywiście zaczynamy od szkoleniowca. Tylko pytanie, co jeszcze nowego można powiedzieć o Gregu Popowiczu? W końcu wszyscy o nim wszystko wiedzą. To jest szkoleniowiec, który potrafił zdobyć wszystko z drużyną z Teksasu. Kilka mistrzostw, kilka nagród. Do tego teraz został nowym szkoleniowcem kadry USA. Jego asystentem będzie Steve Kerr. To też będzie bardzo fajną rzeczą do oglądania. No i Popowicz być może wchodzi w ostatni sezon swojej kariery. Kto wie, może to właśnie będzie już dla niego zmierzch i poznamy w przyszłym roku nowego szkoleniowca San Antonio. A pamiętajmy, że Popowicz pojawił się zimą 1996 roku. Jest to już też 22 lata będzie lada chwila, kiedy jest na stanowisku szkoleniowca w San Antonio. Także nie wiem, czy jest sens cokolwiek opowiadać. Wszyscy o nim wszystko wiemy. Popowicz 1198 już zwycięstw w karierze, bo to pierwsze w sezonie z Minnesota Timberwolves już ma za sobą. No i ocena nie może być inna. To jest szóstka. Jeżeli jeszcze w tym sezonie, wydaje mi się, że wprowadzenie do playoff będzie dosyć dużym sukcesem dla San Antonio w tym roku, więc jeżeli to się uda, to będzie naprawdę potwierdzenie tylko i wyłącznie klasy Popowicza. Chociaż i bez tego będzie wielkim szkoleniowcem zawsze. Dalej mamy zawodników obwodowych. I tutaj niestety Spurs dotknął pech i to ogromny. Dejounte Murray straci cały sezon przez kontuzję. Jego zmiennik Derrick White, który miał w jego miejsce wejść, też złapał uraz i nie będzie go do połowy listopada. Debiutant Lonnie Walker z kolei złapał kontuzję jeszcze w trakcie preseason i wróci dopiero w grudniu. Wobec czego miejsce pierwszego rozgrywającego zajmie Bryn Forbes, zawodnik, który nie jest rozgrywającym, tylko jest strzelcem, ale to będzie odpowiadał za przeprowadzenie piłki na pole ataku. Wyszedł już w pierwszej piątce właśnie spotkania z Minnesota Timberwolves i nieźle sobie radził. Natomiast tak jak mówię, Forbes to jest przede wszystkim strzelec. On trafiał 39% trójek w poprzednim sezonie, rzucał prawie 7 punktów, ale miał tylko jedną asystę na mecz, więc to dla niego też będzie nauka nowych rzeczy. No obok niego oczywiście najważniejsza gwiazda drużyny, zawodnik, który został przejęty w ramach wymiany z Toronto Raptors, czyli DeMar DeRozan. No i dla DeRozana to jest pierwszy klub w NBA poza Toronto, więc to jest też dla niego nowa rzecz, nowe miejsce, nowe nauki. Natomiast w pierwszych spotkaniu i w trakcie preseason wyglądało to bardzo obiecująco. Zresztą nie ma się co dziwić, DeRozan to jest zawodnik najwyższej klasy z samej czołówki ligi, więc nie powinien mieć żadnych problemów z zaadaptowaniem się do San Antonio, do stylu Grega Popowicza, tym bardziej, że Popowicz będzie starał się ułożyć ofensywę pod niego, bo nie ma się co oszukiwać. DeRozan i Aldridge to są najważniejsze żądła w arsenale Grega Popowicza. Co dalej poza tą dwójką już wymienioną? Tak jak powiedziałem, do gry będą za jakiś czas Derrick White i Lonnie Walker. No, oprócz tego mamy Marco Bellinelliego, który po kilku latach wraca do San Antonio. Po tułaczce po Charlotte, po Chicago. Nie, w Chicago był przed, ale po Charlotte, w ostatnim sezonie Filadelfii i Atlancie, więc trochę tych zespołów w międzyczasie i prawdopodobnie jeszcze coś było w międzyczasie, więc trochę Bellinelli zwiedził świata i wraca znowu do San Antonio, żeby tam kolejny sezon solidny zaliczyć. I ostatni zawodnik na obwodzie, no to nieśmiertelny Patty Mills, który jak zawsze będzie biegał strasznie szybko po obwodzie, będzie zdobywał punkty, będzie asystował, no i ma być zawodnikiem z ławki, bo to też tak w pewnym momencie się zastanawiano, czy w obliczu tych wszystkich kontuzji rozgrywających, czy to Patty Mills nie powinien skoczyć do pierwszej piątki. Ostatecznie Greg Popowicz zdecydował inaczej. On chce, żeby Patty Mills liderował drużynie drugiemu składowi, temu wchodzącemu z ławki, i tak właśnie pozostanie. Jeśli chodzi o łączną ocenę San Antonio, no to na obwodzie
będzie to trójka z plusem, ze względu na te wszystkie kontuzje. Bez kontuzji byłaby czwórka. Dalej mamy skrzydłowych i tu niestety jest dosyć krótka kołderka. Mianowicie, oczywiście może być przesunięty chociażby DeMar DeRozan na pozycję numer 3, to nie będzie żadne zdziwienie. Natomiast jeśli chodzi o to, co mamy w tej chwili na skrzydle, to oczywiście w pierwszej kolejności dla Marcusa Aldridge'a, który w tym wieku i na tym zaawansowaniu swojej kariery chyba gra najlepszą koszykówkę swoją. Natomiast Aldridge wciąż ma problem ten, że nie nauczył się rzucać za 3 punkty na tyle dobrze, żeby z tego robić stałą broń. Oczywiście gra na półdystansie w sposób jeden z najlepszych w całej lidze i na tym buduje swoje zdobycze, ale gdzieś tam fajniej by było, gdyby częściej zamiast 2 punktów dopisywał 3 do swojego konta. Obok Aldridge'a będziemy widzieli Rudy'ego Gaya, który ma ze sobą bardzo dobry pierwszy sezon w barwach San Antonio i który powinien pełnić rolę podobną jak chociażby w Golden State pełni Sean Livingston, czyli dostawać często piłkę tyłem do kosza, a on z pozycji numer 3 przy swoim zasięgu ramion, przy swoim wzroście powinien być wyżej od 90% zawodników grających na tej pozycji w lidze. Więc to zdecydowanie będzie jedna z przewag, które San Antonio będą chcieli wykorzystywać, właśnie grając przez Rudy'ego Gaya. Numer 3, i tu już zaczynają się schody takie konkretne w dół, mamy Łotysza Davisa Bertansa, który wiadomo co przynosi, niezłą skuteczność rzutów za 3 punkty, niezłe w ogóle umiejętności zdobywania punktów, natomiast na dosyć niewielkim przedziale czasowym. Nie ma się co oszukiwać, Bertans nie będzie grał dużych minut ze względu chociażby na swoją słabą obronę. Natomiast no, to jest coś, na co trzeba, co trzeba przyjąć, tak? Dalej mamy kolejnego gracza, który specjalizuje się w rzutach z półdystansu, czyli Dante Cunningham, który też widzi już kawał NBA i teraz próbuje swoich sił w San Antonio. Próbował nauczyć się rzutów za 3 punkty, trafiał 34,5% w poprzednim sezonie, więc nie tak wcale najgorzej. A z kolei ostatnim graczem na skrzydle jest debiutant Chimezie Metu, 49 pik ostatniego draftu z południowej Kalifornii, rzucał prawie 16 punktów, ponad 7 zbiórek, 1,5 bloku. On sobie zapewnił tak naprawdę kontrakt z ligą letnią, w której wypadł naprawdę dobrze, był bardzo regularny, bardzo solidny. On to nie jest zawodnik, który stanie się kolejnym LaMarcusem Aldridge'em, to raczej będzie zawodnik, który co mecz przy dobrych minutach i przy dobrym rozwoju będzie robił 12 punktów, 13 punktów, 10 zbiórek albo 8. I jeden albo dwa bloki. Będzie tego typu zawodnik, tak? Taki solidny wyrobnik, który bardzo dużo drużynie da. I jeśli chodzi o łączną ocenę, to za skrzydłowych San Antonio przyznaje także trójkę z plusem, tak samo jak na pozycji obwodowych. No i ostatni, czyli podkoszowi. Tu mam trochę zagwozdkę, jeśli chodzi o to, jaka będzie rotacja, bo teoretycznie w pierwszej piątce z Minnesota wyszedł jako Peltl, ale dostał tylko 8 minut i później grał praktycznie tylko Pau Gasol. Oczywiście jako center też będzie występował sporo LaMarcus Aldridge, no ale to ta dwójka jest bardziej przypisana do pozycji podkoszowej. Peltl to też zawodnik, który przyszedł właśnie w ramach wymiany z San Antonio Spurs i docelowo w dalszej perspektywie ma być tym graczem numer 1 na tej pozycji. Natomiast to pewnie też chwilkę minie, zanim on załapie wszystkie elementy proponowane przez Grega Popowicza, zanim on przystosuje się do grania ze wszystkimi nowymi kolegami i wtedy być może rzeczywiście te jego minuty wzrosną i nie będzie takim tylko słupem wychodzącym na kilka minut w pierwszej piątce, bo to trochę mało. Tym bardziej, że to jest zawodnik, który ma dosyć spore ambicje i w poprzednim sezonie jako zmiennik w Toronto Raptors nie raz, nie dwa pokazywał się z bardzo dobrej strony. Zresztą był bardzo efektywny w swojej grze, na dobrej skuteczności grał, bo trafiał 65% z gry, 7 punktów, do tego ponad 1 blok na spotkanie, więc to naprawdę obiecujące liczby na tak młodego gracza. A obok niego oczywiście będzie grał Pau Gasol, który coraz bardziej zamienia się w rozgrywającego. W ostatnim sezonie już ponad 3 asysty, chociaż minut coraz mniej. Gasol wreszcie dołączył na stałe rzut za 3 punkty do swojego repertuaru, ponad 35% w poprzednim sezonie, no ale już też bardzo dużo wiosen na karku, więc Pau Gasol dalej będzie grał, natomiast wydaje się, że ta gra będzie na coraz niższym poziomie. Czym San Antonio Spurs w poprzednim sezonie sobie wygrali playoffy? Obroną. Pomimo braku Kawhi'a Leonarda, potrafili stworzyć taką defensywę, która była czwartą najlepszą w lidze.
a swoje niedoskonałości w ataku maskowali wolną grą, bo mieli 17 atak w NBA, natomiast grali w 29 tempie, czyli praktycznie najwolniej w całej lidze, tylko jedna drużyna grała wolniej od nich. I w ten sposób Greg Popovich chciał dawać rywalom jak najmniejszą liczbę szans do zdobywania punktów, grając po prostu bardzo długo. No cóż, no był to jakiś sposób, zapewnił on im wejście do playoff, natomiast wiadomo, że Spurs zależy na czymś więcej niż tylko samo wejście do ósemki, chcieliby bić się o najwyższe cele. Pytanie, czy są w stanie zatankować? Wydaje mi się, że nie. Nie z DeRozanem i z Aldridge'em zdrowymi. Gdyby jeden z nich przynajmniej się popsuł, czego oczywiście im nie życzę, to wtedy być może Spurs nie wejdą do playoff, a tak? Będą jak najbardziej w grze, oto jedno z 8 miejsc, a kandydatów jest chyba 10 czy 11 takich poważnych. Okej, to tyle. Udało się. 30 zapowiedzi, co prawda nie udało się do przed pierwszym gwizdkiem w sezonie, ale przed pierwszym weekendem z NBA. Jest 30 podcastów z 30 zapowiedziami, z czego się bardzo cieszę. Jestem z siebie, nie powiem, ale dumny, bo łącznie wyszło to prawie 8 godzin czystego nagrania. No i cóż, zapraszam Was do odsłuchiwania także innych naszych materiałów. Zarychta na solo wróci w przyszłym tygodniu, ale wybaczcie, nie w poniedziałek. Potrzebuję chwilę odsapnąć po tym maratonie, który sobie urządziłem ostatnio, więc myślę, że środa, może czwartek wrócę z kolejnymi odcinkami. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia.